Znajdujemy się w Zamku Królewskim na Wawelu, na pierwszym piętrze w apartamentach królewskich. Dokładnie w sali zwanej garderobą. Może nas nieco zmylić to, że w garderobie brakuje szafy. Takim najważniejszym meblem, który towarzyszył człowiekowi od dawna, była skrzynia. I to właśnie ona pełniła funkcję szafy. O tym, co noszono na dworze ostatnich Jagiellonów, o tym możemy się dowiedzieć przede wszystkim z rachunków dworu królewskiego. Tam jest zapisane, jakie tkaniny sprowadzano, ale także jakimi obdarowywano na przykład królewskich dworzan. Tkaniny, które używano na dworze, zaliczamy do nich przede wszystkim wełnę czy sukno, często farbowane naturalnie, bardzo cenionym kolorem wśród zamożnych była czerwień. W Polsce otrzymywano ją ze sproszkowanych larw owada czerwca. Na dwór królewski sprowadzano również, zwłaszcza z Włoch, adamaszki, aksamity, jedwabie. Ze względu na klimat ceniono oczywiście również futra. Bardzo cennym futrem było futro sobolowe albo gronostajowe, ale używano także futer lisich czy futer z bobrów. O strojach ostatnich Jagiellonów możemy się dowiedzieć również z portretów. Na jednym z portretów Zygmunt I Stary ubrany jest w szubę, czyli luźny płaszcz podbity futrem. Na głowie ma również futrzaną czapkę. Oraz na nogach możemy zobaczyć bardzo charakterystyczne buty, które w XVI wieku wyparły szpiczaste ciżmy. Natomiast w XVI wieku produkowano głównie buty z szerokimi noskami, nazywane często kaczymi dziobami, niedźwiedzimi łapami albo krowimi pyskami. Na drugim piętrze w sali poselskiej możemy również zobaczyć portret królowej Anny Jagiellonki. Bardzo często, oprowadzając dzieci, często pytają mnie, dlaczego królowa ubrana jest jak zakonnica. Nie jest ubrana jak zakonnica, ale jest ubrana jak mężatka. Mianowicie mężatki obowiązkowo zakrywały głowę, swoje włosy. Królowa Anna ma na głowie rańtuch, a pod szyją możemy zobaczyć wałek opaski, zwanej podwiką. Taką podwikę możemy również zobaczyć na najsłynniejszej głowie wawelskiej. Co jeszcze ma na sobie królowa? Również ciemną szubę. W jej dłoniach możemy zobaczyć również rękawiczki, które były synonimem zamożności. Na portrecie królowej rzuca się w oczy również bardzo bogata biżuteria, która w czasach renesansu była niezbędnym elementem stroju królewskiego. W innej sali, w sali pod przeglądem wojsk, możemy zobaczyć niewielki portret jej brata, króla Zygmunta II Augusta. Już sam portret wskazuje nam na to, że król lubił ciemne kolory, podobnie jak swój pradziadek, Władysław Jagiełło, sprowadzał on ponoć bardzo dużo tkanin koloru szarego oraz czarnego. Wydawać się może też, że ten czarny kolor był wspaniałym tłem dla biżuterii, którą uwielbiał król. Bardzo ważnym wydarzeniem dla rozwoju mody dworskiej był przyjazd królowej Bony, która wprowadziła włoską modę. Wraz z nią przyjechali włoscy hafciarze czy krawcy. To, co noszono na królewskim dworze, zależało przede wszystkim od okoliczności. Inne ubrania stosowano na co dzień, a inne podczas ważnych uroczystości i ceremonii, kiedy to król musiał pokazać swój pełen splendor i majestat.